Siemanko, siemanko. No co, standardowo trzeba pokazać, jak pokój wygląda. Jesteśmy we Wrocławiu. Wynajęliśmy sobie pokój na jedną noc dla dwóch osób. Pokój kosztował 120 zł. Tak to wygląda. Dwa pojedyncze łóżka. Nie jest to łóżko podwójne. Taki widoczek. Jesteśmy obok stacji pociągów, także lokalizacja spoko. Jakiś telewizorek, stolik. Tu taki aneks kuchenny, jest indukcja, jest zlew. Jakiś wieszaczek tutaj, łazienka. Tak to mniej więcej wygląda. O, zmęczenie jest po kilku dniach jeżdżenia po tej Polsce, także człowiek już taki dojechany, ale już prawie końcówka. Teraz jedziemy dalej. Dobra. Kurde, jak tu cieplutko i fajniutko, nie? W porównaniu do wczorajszego Szczecina w ogóle ja bym był z innej części w ogóle Europy. Budynki mają na wejście w ogóle w Bolesławcu. Te naprawdę piękne z tymi słonecznikami. Ha! To jest definitely much more people sitting in the square in Bolesławiec than Jelenia Góra. Oh, maybe now it's more warmer. To będzie. Taka ławka. To jest z ceramiki zrobione? No. Aha. A, to jest some fountain. Day trip. O, no dobra, pochodziliśmy, chcieliśmy pójść do informacji turystycznej, żeby zostawić sobie nasze plecaki. No niestety pan nie przyjął, powiedział, że nie wolno zostawić bagażu w informacji turystycznej. Spoko, pierwszy raz chyba się spotkałem z czymś takim, ale... No spoko, skoro nie można, to nie można. Dobra, lecimy dalej do sklepu Bolesławca, zobaczymy. No w końcu! W końcu dotarliśmy do Bolesławca. Już od dawna tu chcieliśmy. O, woda kapa. Nice. Dzień dobry. O, to cik. No, zupę. So which one you gonna decide? I don't know. Put the oil, pepper, that's it. How much it is? Ah. Scan barcode here and you're gonna see the price. Aha, okay. 60 złotych. 98 grosz. Och, this is for all oil, no? Aha. Grapes. What a Valentine. So. This drip, square drip, no? You see this? For the pico. For the pico. So, yeah. Oh my god. For the eggs is also good. Awesome, no? Oh, holy car. I don't know. Some candies you can bring like this. Cool. For the cake. Awesome.
Dobra, wyszliśmy z outletu i teraz idziemy już do oryginalnego, gdzie wszystkie może mają jakieś nowe modele. No i dobra, udało się, zakupy zrobione. Teraz tylko dobrze zapakować i wysłać w świat. Still 25 minutes. Dzień dobry, dzień dobry. Prosto z Warszawy już tu dziś, bo w Warszawie jest festiwal kawy, który się odbywa raz do roku. Jest to 8 edycja. Wczoraj był pierwszy dzień, no i dzisiaj jest drugi dzień, ostatni. Więc troszkę tak na biegu musieliśmy tutaj dotrzeć. Dojechaliśmy chyba o 11 w nocy wczoraj. Także nie mogliśmy długo zostać w Karkonoszach, bo jest to dla nas całkiem ważne, żeby przyjechać na ten festiwal kawy. A Karkonosze, no wciąż tam będą, a festiwal kawy jest raz do roku, no. Odbywa się to na Stadionie Narodowym. Wyjście nagrać sobie. Dzień dobry. Chcieliśmy dwa bilety. I zapraszam. Dziękuję. Na górę. Dziękuję. Dobra, dobra. Witamy, witamy. Podcast o kawie. Dobre. I co? Etiopian Siberian, Tangerine. I don't know, Melasa? I don't know. Co Kamila mi wpełnił? Nie, ładnie. Kawa warmińska. O, dziękuję. Najdę na wyfus. Tutaj państwo próbują sobie Etiopię. Najpiękniejsze kawy, jak kupiłem w tym roku. Tak. Oh, it's very citrus, nice. Ale? It's a lot of things happening in this coffee. Okay, it's with anaerobic process. It's anaerobic slow dry fermentation. Take the cherries for 72 hours in sealed fermentation tanks. The fermentation without oxygen starts. And then they transferred to African beds for 18 days, and everything is shaded by the trees because it's in the forest. It grows really high. Beans are really tiny and very powerful. We were 270 kilos produced, and we got 30 kilos for competition. Now we're gonna buy only Ethiopia everywhere. Eh? That's actually that's a good idea. To dobry pomysł jest mieć kilka Etiopii z różnych jest. Tak. A zwłaszcza, że bardzo ciężko nam znaleźć w Polsce dobrą Etiopię po prostu. Bo już trochę pojeździliśmy i przeważnie jest Kolumbia, czy Kostaryka. Ale to jest związane pewnie z tym, że Etiopia po prostu potwornie podróżała przez ostatnie dwa lata jako surowiec. I ten złoty, ten środek gdzieś tam znika. Więc albo są takie właśnie wyszukane klimaty, a ich jest malutko. I na przykład ta kawa, ja nie jestem pewien, czy one w ogóle pewnie jej na stronę nie zdążymy wrzucić. Jej chyba było ogólnie z tego zbioru 300 kilo i te 300 kilo poszło po świecie. No 273 kilo po świecie. Tutaj ja spróbowałem na festiwalu dwóch kaw, które tak powiedziałem... Okay. Ja mówię, mogę kupić? Thank you very much. Ruda Chita. Dzień dobry. Pina butter. So you wanna try? English better? Yeah, English better. We have all the nut butters. Okay. Starting from peanuts, finishing to macadamias or pistachios, the most special ones. Sweet, non-sweet or spicy? Would you like to try some? Spicy. Spicy. It's a very unique flavor. We tried to mix in like the Southeast Asian cuisine.
Good? Mm, something spicy new. Or not? Something new? Yeah, well, it's not spicy. Yeah, yes, it's not super spicy. That wasn't the goal. The goal was to balance the flavors with some sweetness, some smokiness, some salty. You all made yourselves? Yes, they're all made by us. Yes. How you inspired to do this? We lived in Asia for some time. We also, you know, for example, we have like chai masala. We always loved the Indian milk tea. We try to, I mean, my wife, not me, she's the best. And she tried to replicate the flavors of milk, Indian milk tea. That is vegan, so it's also not that easy if you don't use, you know, milk powder or something like that. I think I did a good job because every time we have Indian clients, they will choose, most of them, like 8% of them, they will choose chai masala. It's the Indian milk tea. How the name coming, Rudakita? It came naturally, you know. For a couple of weeks we are thinking about the name, sitting together with our kids in the kitchen, writing down all the weird stuff, and then it came out. Really? Recycled coffee. And this. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy z fusów kawowych. Z fusów z kawy to jest zrobione? Tak. Po części oczywiście, bazą nie jest plastik, a polimer z trzciny cukrowej. Wszystko jest bio-based i on jest kompostowalny, ale w odpowiednich warunkach. Można to mieć w zmywarce, jest wielokrotnego użytku. Ten kubeczek debiutuje na targach, jest naszą nowością od wczoraj. Okay. On jest z podwójnej ścianki. To jest wewnętrzny kubek, to jest zewnętrzny kubek. Dzięki temu jest przestrzeń między nimi, nie parzy w łapkę i długo trzyma ciepło. To w Polsce robicie? Teraz nie 15 km stąd. Tak? Jak wpadliście na taki pomysł, żeby to w ogóle robić? Nieskromnie powiem, że to był mój pomysł. No. Studiowałem przetwórstwo tworzyw sztucznych, a że bardzo blisko jest do tworzyw naturalnych, technologia jest bardzo zbliżona, no to zacząłem robić rzeczy z tworzyw naturalnych. Po prostu właściwie ten materiał, ten granulat, by zamienić większość plastikowych rzeczy codziennych, które wytwarzamy z plastiku, tak? Z tym, że no, on jest kilkanaście razy droższy niestety z jakiś polipropylen na przykład. Okej, dość na to. To jest kontakt do mnie bezpośrednio, dzwoń, pisz, jakbyś miał pytania. Grawerujemy, robimy różne realizacje dla firm, ale wszystko się kręci wokół barw fusów. Jesteśmy w stanie też przez ilość robić inną barwę, tak? To jest 30%, tu jest 25% plus naturalny barwnik. You can put on your neck, yeah. Oh, nice. They make very nice. It's medium high in intensity on all stages. Change your perception of life. Time. I think one of the judges can say, Piotr Kaczyński, wielkie brawa raz jeszcze. Dobra, kończymy nasze targi z kawą, herbatą. Czas wracać. To była naprawdę bardzo dobra decyzja, że tu trafiliśmy już teraz. To już tyle ludzi tam jest, że no jest naprawdę ciężko w ogóle poruszać się między tymi stoiskami. Także na nasze szczęście byliśmy z samego rana, jak to otworzyli. To było naprawdę bardzo dobre doświadczenie.
Dobry, dzień dobry. Historyczny moment. Co się dzieje? Lucy będzie prowadzić samochód w Polsce po raz pierwszy w życiu. Stressful? Yeah, because one year I did the driving and last time I was driving very small car. Yeah. This car is pretty big. Yeah, and it's Poland. Yeah! What are you gonna do? Gonna be good. Także trzeba przełamać pierwsze lody, tak? Zobaczymy, jak się prowadzi samochód w Polsce. Ten dzień musiał nastąpić wcześniej czy później. Także dobrze, że zima już się skończyła, nie jest to oblodzone. Nie ma śniegu, także będzie dobrze. How you feel after first ride? Oh, it's good car compared to my old car. Everything is so sensitive and smooth. I have to watch out. What is it? One hour? Yeah, easily. Beautiful. And let's take a walk here, man. How nice it is here, no? Yeah. It is nice to come. Mm-hmm. Dzień dobry, dzień dobry. 6 rano, idziemy na wschód słońca, już widzę z okna, przepięknie się po prostu zapowiada, fiolet, róż, pomarańczowy w ogóle, nie wiem jakie jeszcze, odcienie wrzosu, ale miejmy nadzieję, że naprawdę będzie pięknie. Teraz jest ten moment, żeby wejść gdzieś na górę i po prostu zobaczyć te piękno. No po prostu niesamowicie to się wygląda. Tutaj udało mi się tym razem dotrzeć. Mniej więcej starałem się jak najszybciej. No jest to dla mnie troszkę smutne, że we Włodawie nikt nie potrafi postawić jakiejś wieży widokowej, gdzie mógłbym po prostu podziwiać sobie wschód słońca, czy to jest zachód słońca. Po prostu, no to jest dech zapierający w piersiach. Zaraz wejdę na ten murek. Jak za dawnych lat dziecięcych, jako za mało lata, to się tu na murek wchodziło. Mam nadzieję, że nie spadnę, kurde, on jest taki trochę pochyły. Pochyły i oschroniony. Nie jest to za dobre pomysł, ale no kurde.